Starość jest przerażająca. Coraz częściej miewam takie chwile, kiedy obawiam się, czy nadal jest we mnie poczucie rzeczywistości. Niekiedy zachodzę w głowę, starając się sobie przypomnieć, co wczoraj zjadłem na śniadanie. I mam z tym problem. Sprawy sprzed kilku dni umykają gdzieś w nicość i zapadają się w otchłań zapomnienia. Ale za to cała odległa przeszłość wydaje się chwilą, która właśnie minęła. Każdego wieczoru skreślam na planszy kalendarza kolejny przeżyty dzień. Nim udam się na spoczynek, wypalam papierosa i patrzę, jak po drugiej stronie okna światło dnia zaczyna konać w ramionach nocy. Niekiedy miewam parszywe sny. Złośliwe mary nawiedzają mnie w tak intensywnym wydaniu, że gdy otwieram oczy, to jestem przerażony i potrzebuję kilku chwil, żeby dojść do siebie. Siadam na krawędzi łóżka, wpatruję się w pomarszczoną skórę na moich dłoniach, zaciskam pięści i czuję, jak spływa na mnie ulga, bo widzę, że jestem tu i teraz. Bardzo lubię miętową herbatę, a szczególnie jej przyjemny aromat. Doskonale pamiętam ten dzień, kiedy po raz pierwszy w życiu doświadczyłem magicznej parzonki. Aż trudno uwierzyć, że garść herbacianego suszu, tytoń z papierosa i odrobina wrzątku potrafią zdziałać takie cuda. Paskudny, cierpki smak. Pewnego dnia Johnny Alcatraz, największy bajerant, jakiego znałem, powiedział coś całkiem mądrego. Kiedy człowiek nie ma celu, do którego będzie zmierzał, to po prostu sparszywieje. Gdybym kilka miesięcy temu nie wpadł na pomysł, aby spisać wspomnienia, które noszę w głowie, to Bóg jeden raczy wiedzieć, kim byłbym teraz. Wczoraj podczas pisania złamałem rysik w ołówku i w jednej chwili dopadła mnie gorzka refleksja. Kto wie, być może taki sam kruchy przedmiot przekreślił jesienią 1933 roku moją szansę na inne życie. Tamtego wieczoru Franz robił listę ochotników do pracy w polu. Wykopki. Staliśmy w dwuszeregu, a Franz szedł wolnym krokiem, spoglądał po naszych twarzach, głaskał i poklepywał swoich pupilków, a jednocześnie oznajmił nam, że wprowadza zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Ktoś z drugiego szeregu szepnął, że to nic nowego. Przodownik służby więziennej z niebywałą agresją pochwycił dowcipnisia za poły więziennej bluzy, wyciągnął z szyku i pchnął w kierunku schodu. Franz zniknął za drzwiami dyżurki, by po chwili pojawić się z kajetem w dłoniach. Podchodził do kogoś, wymieniał jego nazwisko, notował je i taki osobnik opuszczał szereg. Potem obracał się na pięcie, odchodził w przeciwnym kierunku i bawił się w najlepsze. Szlak mnie trafiał, kiedy znowu przeszedł obok mnie i nawet nie spojrzał na moją twarz. Większość chłopaków powędrowała już do cel, a ja nadal tu sterczałem.
Kolejne nazwiska trafiały do kajetu. Każdy, kto znalazł się w grupie szczęściarzy, kilka dni wcześniej zawarł układ z wielce szanownym przodownikiem. Wszystko było ustawione. I nagle złamał się ten cholerny rysik. Franz stwierdził, że doskonale wie, kogo jeszcze ma wpisać na listę zwycięzców i kazał nam odmaszerować do cel. Za każdym razem, jak słyszałem to durne określenie lista zwycięzców, to miałem ochotę dać mu w mordę. Fajnie byłoby móc cofnąć się w czasie i naprawić kilka bzdur, które nie powinny się zdarzyć, prawda? Albo zmienić tylko jedną rzecz, tę najważniejszą, tę, która mogłaby sprawić, że nasze życie pomknęłoby inną trajektorią. I tak mi przychodzi do głowy, że przełomowym momentem w moim życiu była znajomość z Wiktorem. Gdybym go nigdy nie spotkał, to moje życie byłoby inne. A ja pod koniec marca 1935 roku nie stałbym pełen gniewu w więziennej stolarni naprzeciw konia, gotów trzepnąć go w łeb młotkiem, który dzierżyłem w dłoń. To nie miałoby miejsca. To by się nigdy nie zdarzyło, gdybym nie spotkał w swoim życiu Wiktora. Kiedy w murach centralnego więzienia we Wronkach pojawiły się wszechwładne pieniądze, zarówno świat osadzonych, jak i klawiszy został napiętnowany tym największym przekleństwem ludzkości.